Foch niewerbalny. Mimo że znamy wiele słów pozwalających na wyrażenie emocji, nieraz korzystamy ze środków niewerbalnych i pomocnych nam w tym przypadku przedmiotów, na przykład drzwi. Oprócz wielu oczywistych zastosowań, pewne ich użycie zastępuje także odpowiedź negatywną. Choć uprzedzamy i przypominamy, to forma odmowy lub gniewu wyjątkowo niegrzeczna. Zamknąć komuś drzwi przed nosem czy trzasnąć drzwiami to znane wyrażenia w wielu językach, w których Bogu ducha winne drzwi pełnią rolę akustycznego środka wyrazu. Pomijając oczywisty fakt, że takie działanie może uszkodzić ich strukturę, lepiej jednak powstrzymać się od wyrażania emocji za pomocą przedmiotów. Emocje zresztą, jak twierdzą znawcy tematu, nie przystoją ludziom dobrze wychowanym, którzy co najwyżej unoszą w takich przypadkach brew. Jeśli nie mamy angielskiej flegmy, możemy wyrazić gniew w inny, bardziej grzeczny sposób, a z drzwiami obchodzić się jak z ludźmi. Delikatnie.